Jest jedna dziedzina fotografii, która wzbudza tyleż emocji, co kontrowersji. To oczywiście, panowie, uwaga, akt. Ujęcie nagości w sztuce jest od wieków przedmiotem sporów. Ma przeciwników, ale także zdeklarowanych zwolenników. Zanim jednak przejdziemy do tego gorącego tematu, wróćmy na chwilę do poprzedniego odcinka. Radziliśmy sobie z mrozem, wilgocią i białym kolorem w ilościach hurtowych. Omówiliśmy zalety ciągłego fokusa i zdjęć sekwencyjnych. Najważniejszy był pomiar światła i balans bieli. Śnieg oszukuje światłomierz, przez co pojawiają się problemy z interpretacją kolorów. Pokazaliśmy, czemu na północnych ścianach fotografowanie w górę stoku może dawać mizerne efekty. Cała ekipa fotomanii próbowała na stoku nadążyć za Moniką. Postanowiliśmy powrócić do tematu portretu. Akt jest bowiem swoistym rodzajem portretu, gdzie nagość staje się artystycznym środkiem wyrazu. No właśnie, jak to jest z tą nagością? Czy wystarczy pokazać golasa w obiektywie, żebyśmy mieli już akt? Czy trzeba rozbierać modela do rosołu, aby akt był uzasadniony? Dzisiaj spróbujemy sobie odpowiedzieć na te i na inne pytania. Każdy amator fotografii skrycie marzy o sfotografowaniu pięknej kobiety, najlepiej w negliżu. Do tego zadania nie wolno podchodzić w pośpiechu. Nie ma nic gorszego niż nieudolnie wykonany akt. Zawiłości techniczne wprowadzi nas oczywiście Radek, lecz nad całością przedsięwzięcia czuwać będzie krakowski specjalista aktu artystycznego Wacław Wantuch. Spójrzmy, jak przygotowuje się nasza modelka. Nie no, generalnie jestem troszeczkę tuningowana. Może być dalej? Tylko wyżej brada. Na górę oczko. Mam bardzo dużo energii. No to jest bardzo ważne. Bardzo ważny jest kontakt, właśnie ten luz, ta swoboda na planie. To, żeby wszystko odbywało się bezstresowo właśnie. Wtedy te zdjęcia mają klimat. Jak nie ma klimatu, nie ma dobrej komunikacji, no to zdjęcia też nie są fajne. Po pierwsze, wnętrze. Środkiem wyrazu będzie ludzkie ciało i na nim musi skupić się uwaga oglądającego. Dlatego należy odpowiednio przygotować warsztat pracy. W tym przypadku im mniej zbędnych szczegółów, tym lepiej. Minimalizm pozwoli skupić się na modelce, a my pozbędziemy się problemów z oświetleniem przypadkowych elementów kadru. Za tło posłuży nam odpowiednio pomalowana płyta MDF. Po drugie, światło. To najważniejszy element fotograficznego zadania. Pełni wiele ról. Modeluje ciało, buduje klimat zdjęcia, odkrywa, co ma być odkryte i pomaga ukryć to, czego nie chcemy pokazać. Zresztą na tym przykładzie widać to doskonale. Przesuwając światło w lewo, możemy uzyskać różne efekty. Podczas tej wędrówki lampa wydobywa kolejne elementy twarzy. Zmieniają się cienie i nastrój. Od tego, jak oświetlimy modela, będzie zależało, na czym skupi się oglądający. Studio, źródłem światła są lampy błyskowe. Dla amatora fotografii, który planuje zbudować swoje domowe studio, polecam lampy o energiach błysku rzędu 300-500 watosekund. Lampy te powinny posiadać płynną regulację błysku. Lampy bez tej funkcjonalności zmuszą nas do wędrowania bliżej lub dalej od modela lub do przesłaniania palnika w celu zmniejszenia energii błysku. Fotografujemy w czwórkę. Jest Monika, która robi zdjęcia. Jesteś ty jako bohaterka tych zdjęć, ale masz jeszcze dwóch pomocników. Masz światło, w którym eksponujemy to, co chcemy pokazać, i masz cień, w którym chowamy to, czego nie chcemy pokazać. Zapalanie kilku czy kilkunastu lamp sprawi, że zamiast zmysłowego aktu uzyskamy laboratoryjną precyzję zdjęcia z podręcznika anatomii. W trakcie samego fotografowania będziemy mieli jedno źródło światła, bez używania żadnych blend, żadnych dodatkowych źródeł światła, będziemy robili postać. Pozwoli nam to na prosty efekt polegający na tym, że postać będziemy wyłaniać z cienia smugą światła. A jak tego światła będzie za mało? Może być taka sytuacja, że światła jest za mało i Emilka jest za bardzo w cieniu? Wtedy albo podkręcimy samo źródło światła, albo tak ustawimy światło, żeby tego plama światła na ciele była po prostu większa. Dobrze jest zacząć ze światłem oszczędnym, dlatego że dziewczyna wtedy widzi, jak światło
właściwie zaczyna definiować jedynie jej kształty, a jeszcze nie oświetla postaci. Czyli mamy po prostu bardziej intymną atmosferę. Dokładnie, dokładnie tak. Ewentualnie doświetlamy tyle, ile będziemy chciały, znaczy ile Emilka będzie chciała pokazać. Po trzecie, psychologia. Akt jest sztuką intymną i bez odpowiedniej więzi między modelem a fotografem nie ma mowy o sukcesie. Emilia musi mieć pełne zaufanie do fotografa, musi być pewna, że dla obu stron priorytetem jest, aby zdjęcia wyszły jak najlepiej. Emilka, za chwileczkę będziemy robili zdjęcia aktu. Mówimy o twojej nagości i staramy się robić takie zdjęcia, których ty nie będziesz się wstydziła. Chodzi o to, żebyśmy po sesji zebrali taki zbiór prac, z których wybierzemy sobie perełki, nie będziemy się wstydzili oprawić to w paszportu, w ramki i powiesić na ścianie. W oswojeniu z własną nagością pomoże lustro. Podczas całej sesji Emilia będzie wiedziała, jak wygląda. Przy każdej zmianie ustawienia może szybko sprawdzić, czy to, co widzi fotograf, jest tym, co chce pokazać sama modelka. Mówiąc o zasadach portretowania, pokazaliśmy, że należy unikać przerysowań, które powstają, gdy używamy szerokokątnych obiektywów. Podobnie jest w akcie. Najpierw powinniśmy nauczyć się pokazywać właściwe proporcje modela, używając standardowych obiektywów. Kiedy w tym osiągniemy perfekcję, możemy eksperymentować, łamiąc bariery i tabu. Akt wykonany szerokim kątem może być zaskakujący.